znowu. Czy nie sądzisz, że powinniśmy porozmawiać? Będziesz jutro niewyspana. Jakoś dam sobie radę. Co się dzieje? Nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Masz kłopoty w pracy? Tak? Nie. Czy ktoś jest w twoim życiu? Słucham? Pytałam, czy ktoś jest w twoim życiu? Dawno nie słyszałem tego określenia na życie pozamałżeńskie. Co? Więc jest? Nie. Nudzisz się? Już nie mam czasu. Ale martwisz się czymś. Niczym się nie martwię. To dlaczego w takim razie? Dosyć tego przesłuchania. To nie przesłuchanie. Chcę ci pomóc. Pomóc. Wszystkie policje świata tak mówią. Nie jestem twoim policjantem. Napijesz się herbaty? Jeżeli mamy tu siedzieć, to proszę. Ale fakty są następujące. Zaraz po ślubie, kiedy chciałam pomalować kuchnię, to najpierw nie chciałeś się zgodzić. Ale wreszcie cię przekonałam i zgodziłeś się pod warunkiem, że tego paskudztwa nie zamalujesz. Pytałam cię kilka razy, co to znaczy, a ty mi odpowiadałeś, że to pamiątka. Rzeczywiście. Zawsze pytałaś o to w najmniej odpowiednich momentach. Tak, być może. I od jakiegoś czasu, a ściślej mówiąc, od paru miesięcy. Parę miesięcy to nie jest takie ścisłe. Więc dobrze, od 5 miesięcy zacząłeś nocą przesiadywać tutaj po ciemku, wpatrując się w to. Czy ty wiesz, że zrobiłeś sobie z tego bożka, idola, kiedy się o tym przekonałam? Oczywiście podglądając. Tak, podglądając pytałam cię, co to znaczy. Odpowiedziałem ci, musi istnieć margines wolności, choćby margines. I zgodziłam się z tobą. Prawda? Zgodziłam się? No właśnie. Ale to adorowanie powtarza się coraz częściej. Czy gdybym ja się tak zachowywała, nie byłbyś zaniepokojony? Nie. Nie? Nie. No przypuść. Ja jednak nie mogę spokojnie patrzeć na to dziwactwo. Już dawno cię namawiałam, żebyś poszedł do lekarza. Przyrzekłeś mi wtedy, że nie będziesz tutaj przychodził nocą, aby się wpatrywać w ten kawałek ściany. Przyrzekłem. A dziś znów, prawda? Przyrzekłem, bo się tego domagałaś. Rozumiem, chciałeś mnie zbyć.
Dobrze, można to i tak nazwać. Ale w takim razie powiedz mi, co znaczy to adorowanie kawałka ściany? Ja nie adoruję ściany, zrozum, że lubię tę kuchnię po prostu. Zawsze ją lubiłem. Tu siadywaliśmy z całą rodziną, mój ojciec był dumny z tego domu, z tych mebli. Tu na tym miejscu odrabiałem lekcje. Ale co to mnie obchodzi? Nie uciekaj w przeszłość, przecież twoi rodzice dawno nie żyją. Słyszysz, nie żyją. Ja teraz jestem z tobą. Mamy wspólny dom, wspólne życie, dzieci. Przecież należy mi się chyba jakieś wyjaśnienie. Ale dlaczego? Jak to dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że to dotyczy nas wszystkich. No to brzmi tak, jakbyś chciała powiedzieć, to nam zagraża. No, przecież to absurd. Nie może wam zagrażać moje przesiadywanie w ciemnej kuchni. Jeżeli sądzisz, że to są początki choroby umysłowej, to się mylisz. Muszę cię rozczarować. Jestem zdrowy, trzeźwy. Albo jak chcesz to nazwać. Więc mi nie odpowiesz. Co? Chcesz wiedzieć, co to jest? To jest błoto. No trochę błota. Trochę błota na ścianie. Słuchaj, ty mi usiłujesz wmówić, że wpatrujesz się w trochę błota, tak? Niczego ci nie chcę wmówić, taka jest prawda. Tak? To powiedz mi w takim razie, dlaczego te trochę błota jest dla ciebie takie ważne? Masz czasami wrażenie, że wszystko wokół ciebie jest dekoracją teatralną? Wszystko jest sztuczne, nie jest prawdziwe. Ta kuchnia. Kiedyś była prawdziwa, była rzeczywista, teraz... Może to rekwizyty? Patelnie, na których się nie smaży, rondle, których się nie gotuje. Popatrz, jaki ty jesteś. Przecież ty sam mówiłeś, że to ładne rzeczy i dlatego je kupiłem. Owszem, mówiłem. Czekam. Co? Czekam. Chcesz wiedzieć, dlaczego ten ślad na ścianie jest dla mnie taki ważny? Więc tego ci nie powiem. Nie? Nie. To ja ci powiem. Właściwie to bardzo łatwo się domyśleć. Była tu kiedyś dziewczyna. Tak, i stało się to bardzo nagle. W końcu podłoga to bardzo dobre miejsce. Nie ma znaczenia gdzie teraz. Ślad jej buta ma być dla nas całe życie miejscem, gdzie mamy adorować. A ty? Co ja? Ty? Ja jeszcze posiedzę. Tak, to bardzo dobrze. Tu się bardzo dobrze siedzi, ja też. Co już? No nie gniewaj się. Już nie gniewaj się. Czasami wstydzę się sama siebie. Ja nie chciałam mówić o tej dziewczynie, ale to było silniejsze ode mnie.
Może to dlatego, że się starzeję, że zaczynam się bać? Bać czego? Niespodzianek, wiesz? Rozumiem. A to twoje siedzenie w kuchni to zupełnie coś niespodziewanego. Powiedziałem ci już, że w niczym ci to nie zagraża. Czym do diabła może ci zagrażać moje przesiadywanie w kuchni? Ja nie wiem, ale ja czuję, że to jest coś... No przecież zawsze boimy się czegoś niezrozumiałego. Wiesz co? Musisz dać spokój z tą psychologią. Wystarczy, że nią zamęczasz dzieci w poradni. Poza tym nie stwarzaj sobie problemów. No chyba, że musisz. Zerwałeś z nim? Z kim? Czy on zerwał? No przecież ja naprawdę nie wiem, o czym ty mówisz. No, niech ci będzie. Muszę ci powiedzieć, że przed chwilą, kiedy się uniosłeś, byłeś taki jak dawniej. Jaki? Interesujący się innymi, zdolny do gniewu. Chcesz przez to powiedzieć, że jestem coraz bardziej obojętny? Nie. Może to nie jest najwłaściwsze słowo. Raczej oddalony. Od czego? Choćby ode mnie. Ale nie tylko. Czy ty wiesz, od wielu rzeczy i spraw? Przecież ty dawniej potrafiłeś się gniewać, cieszyć. Reagowałeś jakoś tak żywo. Ja też się starzeję. Przecież wiesz, że nie o to chodzi. Są takie momenty, że wydajesz mi się nieobecny. Jakbyś śnił, mówisz do mnie, do dzieci, do wielu ludzi, a mnie się zdaje... Dobrze, ja ci powiem. No. Słuchaj, są takie momenty, że mnie się wydaje, jakbyś był martwy. Zrozum, i to jest naprawdę nie do zniesienia. Chcesz, żebym wziął urlop, czy chcesz się rozwieść? Nie udawaj, że tego nie rozumiesz. No, może w tej chwili też jestem zmartwiały. Może przemawia przeze mnie tylko rutyna. Daj spokój, dobrze? Daj spokój. Czy ty próbowałaś kiedyś patrzeć na innych w miarę obiektywnie? W miarę. Nie tylko jako wrażliwa egocentryczka? Staram się. Staram się. Nie wydaje mi się. Ta twoja praca w porę. To jest rutyna. Radzisz 13-latkom, jaką mają wybrać szkołę, i to na podstawie 10-minutowej rozmowy ze szczeniakiem. A studia też cię nie nauczyły obiektywizmu. Nic. Zostałaś taka, jaka byłaś. Egocentryczka. Wrażliwa? Wrażliwa, ale egocentryczka. Rozmowy. Pełne zrozumienia wobec innych. O! Zbiór sztuczek. Ładna, interesująca kobieta, wychodzę naprzeciw ciebie. To doceń, zachwyć się mną, zachwyć. To jest tak, czy nie? Wszystko już? To wiesz co? Ty jesteś naprawdę bardzo niesprawiedliwy. Ja całe życie starałam się zrozumieć innych. Być może. Przepraszam. Nie bój się. Nie masz się czego bać. Moje przesiadywanie w kuchni to jest takie samo przesiadywanie, jak przesiadywanie nad znaczkami, albo przestawianie zbioru lamp naftowych. Popatrz na to wszystko. Przecież to jest naprawdę wyraźny stres. No cholera, wszystko jest stresem. Czy ty coś wiesz o mojej pracy? Czy ty zastanowiłaś się na tym, czy co to znaczy obracać się ustawicznie w takim kołowrocie produkcyjnym? Pomyślałaś o tym, a ty byś chciała, żebym ja wracał z pracy cudowny, dynamiczny, wrażliwy, no i wspaniały, kochanki. Nie, przecież ja chcę ci pomóc i nie żądam wcale, ale żebyś żądasz, nawet nie chcesz się pogodzić, żebym tu posiedział w ciemnej kuchni. No bo wiem i czuję, że się z tobą coś niedobrego dzieje. Jeżeli nawet tak jest, to pozostaw to.
Nie jestem ci już do niczego potrzebna. Ale przy nie przesady. Tak. Trochę błota na ścianie jest dla ciebie ważniejsze niż ja. Błoto na ścianie jest ważniejsze. Tak, jest ważniejsze niż ja. Wiesz co? Idź ty spać. Jutro będziesz gotowa poradzić jakiemuś chłopcu, żeby się powiesił. No tak. Się przyglądam. Nic. Nic. Nawet to, że mogę mieć kogoś oprócz ciebie. Nie. Masz? Nie. No to nie ma problemu. Tak? A gdybym ci powiedziała, że mam? Wiem. Musiałbym zająć jakieś stanowisko. No właśnie. Wiem. Musiałbyś zająć stanowisko, prawda? Musiałbyś zająć stanowisko. No, musiałbym się z tym pogodzić, ja wiem, rozwieść się, pogłaskać cię po włosach, zacząć krzyczeć. Dlaczego, Boże? Co dlaczego? Dlaczego? Dlaczego tak się między nami dzieje? Nie dzieje się między nami nic złego. Za dużo sobie wyobrażasz. Może dlatego, że za mało ci poświęcałem czasu. I że koniecznie chcesz się dowiedzieć, co znaczy dla mnie ten ślad na ścianie. A może to jest ślad po czymś okropnym? Może to jest ślad, który nie pozwala mi spać po nocy. Zabiłem. No tak, w afekcie. Ciało wywiozłem do lasu. Na wózku. Upiór zaczął wracać. Logiczne, prawda? Wolałabym, żeby tak było. No pewnie. Co tam? Wolałabym, żeby tak było. Pewnie. Co tam trup? Tak. Grunt, że sprawa jest jasna. Tak? To są zwykłe wyrzuty sumienia. Tak. No. Właśnie tak. No więc sprawa jest wyjaśniona. Zadowolona jesteś? Wszystko jest jasne. Słuchaj, farba się przeciera. Trzeba pomalować tę podłogę. A gdyby tu tak wyłożyć cegłę? Byłoby elegancko. Prawda? Mówiłem. Tak, słyszałam. Tylko zamyśliłam się. Wiesz, ja nie będę już więcej wypytywać ciebie o to. Bardzo słusznie. Dziękuję ci. To jest najrozsądniejsze. Ja cię rozumiem, ale za dużo przykładałeś do tego wagę. Napijesz się jeszcze herbaty? Napijesz się herbaty? Znaczy, że chcesz jeszcze ze mną tutaj posiedzieć? Wiem, jeśli ci nie będę przeszkadzać. Nie no, w końcu to jest przecież nasza kuchnia. To nie muszę już robić herbaty. No nie musisz. Pozmywam.
wiesz? Dzisiaj Paweł zażądał, żebym opowiedział dalszy ciąg tej żabce samochwalce. Śmieszne. Zadowolony jestem, że mu się bardziej podobają bajki opowiadane niż te, które się ogląda w telewizji. Musimy ich wziąć w niedzielę za miasto. Może to dlatego, że to ty mu je opowiadasz? Co ci jest? Paweł to jest żywy. Jacek jest jakiś taki nieborak. Musimy ich rozruszać. Jutro im kupię piłkę. W niedzielę nie będą wreszcie siedzieć w samochodzie, tylko biegać razem ze mną. Autorytet ojca nic na tym nie ucierpi. Ach, piłkę. A może kupić im jeszcze badmintona? Dobry pomysł. I badmintona, i piłkę. Albo piłkę będę im rzucał do tego jeziorka. Niech skaczą jak psy. Ślad zostawił mój pies. Kiedyś, bardzo dawno. Powiedziałbym ci o tym, gdyby się nie upierała. Naprawdę jest tak trudno wydobyć się z zgody, żebym mógł posiedzieć tutaj w ciemnej kuchni sam?